Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pójdę odwiedzić pierwszą w Polsce restaurację Popeyes i zobaczymy, jak tam wygląda i czy przede wszystkim, czy jedzenie jest dobre. Jestem tu też ja, Baron Klocek. Możecie wejść na mój kanał, gdzie opowiadam o różnych filmach, ale głównie horrorach. I ja dzisiaj też spróbuję... Kolejka jest dość spora, a jest dopiero 50 minut, czy 40 minut przed otwarciem, więc podejrzewam, że będzie dwa razy większa co najmniej. Chicken sandwich jest najważniejsza. Chicken sandwich deluxe, chicken... Classic chicken wrap, kurczaki. W ogóle zwróćcie uwagę na ten żart. Mamy tutaj kole, tak? I mamy Kolesław. Kolesław. Nie. Kolesław chicken sandwich. Zamówiłem burgera chicken sandwich. Chicken sandwich. Frytki i kole. Ogólnie zapłaciłem za to chyba 26 zł, więc jest okej nawet. Ja zamówiłem większego burgera, tego chicken sandwich deluxe. Czas na testowanie. Najpierw frytki. Wyglądają, jakby były dość mocno przypieczone. Takie fajne, przyprawione dość mocno. Bardzo chrupiące. Ogólnie... Burger jest pyszny. Okej, frytki. Lepsze niż w KFC. Są naprawdę dobre. Są takie dość twarde i chrupiące. Ogólnie burger, polecam, dobre są. Burger lepszy... Pokaż. Burger wygląda w ten sposób. Jest lepszy niż w KFC. Bardzo smaczny. Te kurczaki są naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Jest... Dobra, mamy tutaj klasycznego burgera. Patrzcie, jakie to potężne mięso w środku. To jest chyba kurczak w panierce. Są sosy. Nie ma żadnych warzyw, bo to jest wersja zwykła. On ma... mój kolega ma wersję deluxe, która ma więcej warzyw. Ale jest droższa 6 zł. Dobra. Cześć, zobaczcie, jak to smakuje. Wygląda to tak. Duży kawał mięsa w bułce. Za 18 zł. Smakuje dość specyficznie. Czuć bardzo do tego kurczaka, jest serio dobry. Bułka też jest ok. Jest dość tłusty i ogólnie smaczny, mogę polecić. Ogólnie z warzywami chyba warto to płacić te 6 zł do tego z warzywami, pokaż. Jeśli chodzi o mój, to faktycznie nie jest dużo warzyw. Myślę, że kurczak jest bardzo dobry, taki ostry, bo ja wziąłem wersję ostrą. Więc na pewno lepszy moim zdaniem niż KFC. I że warto, bardziej tutaj warto przychodzić. No, bułka jest normalna, tak. Warzywa tam wszystko naprawdę jest na wysokim poziomie, że bardzo tak. Dobry poziom. Podsumowując, w Popeyes możecie znaleźć całkiem niezłe jedzenie. Jeśli w waszej okolicy coś takiego otworzą, to możecie spróbować. No a my się widzimy w następnym odcinku.